Sen jak miód, kołysanki na sen dobry, zdrowy i słodki jak miód. Sprawdź na ziomkowisko.pl. Za moment zabierzemy Was w świat kolejnej bajki. Jeśli uważacie, że to słuchowisko jest wartościowe, prosimy o wystawienie oceny i obserwacje. Jeśli chcecie być z nami na bieżąco, kliknijcie w dzwoneczek, a dostaniecie powiadomienie, jak tylko nowa bajka pojawi się na kanale. Ziomkowisko prezentuje Bajki jak dawniej. Słuchowisko dla dzieci. Angelika i Michał Ziomek z serii Przysłobajki. W zdrowym ciele zdrowy duch. Czyta Michał Ziomek. Pamiętacie przysłowie bez pracy nie ma kołaczy? Dziś poznacie kolejne. W zdrowym ciele zdrowy duch. A co to znaczy? Ta bajka wam to wytłumaczy. Poznajcie kicajków, wesołą rodzinkę. Mamę, tatę, Anielkę, Malwinkę. Cała czwórka uwielbia gimnastykę, a mówiąc konkretniej, akrobatykę. Mama i tata wiele medali zdobyli i tę samą pasję w córeczkach odkryli. Zbudowali więc dla nich plac zabaw przed domem, by Anielka, Malwinka mogły brykać sobie. Na początku obydwie dość mocno zdziwione. Co to za drabinki w ogrodzie rozłożone? Szarfy, huśtawki, nawet trampoliny? I czemu na trawie leżą grube liny? Szybko, co sił, pobiegły do domu, w mig zjawiły się koło stołu, a tam mama z tatą ochoczo planują. Tu kreska, tam kropka, coś marzą, rysują. A po co te liny? Po co te szarfy? Uniosła Anielka swój nosek zadarty. A ja mam pytanie. Kto to zmontuje? Malwinka ciekawa Anielce wtóruje. Mama im na to. A kto majsterkuje, w garażu w soboty ciągle przesiaduje? Dziewczynki krzyknęły. No proste, że tata, nasza złota rączka, no i akrobata. Ale zaraz, zaraz, o co tutaj chodzi? Akrobacje w ogrodzie? O to się rozchodzi? Tata skończył projekty wysokiej drabinki. Powiedział z uśmiechem. Posłuchajcie, dziewczynki. Ogród to nie jest sportowa hala, ani też gimnastyczna sala. Nie chodzi tu o sportową akrobatykę, ale o codzienną, zdrową gimnastykę. Od zawsze wiadomo, w zdrowym ciele zdrowy duch. Dla dobrej odporności potrzebny jest nam ruch. Warto się przekonać, nad sobą pracować, wyjść ze szkolnej ławki, plecy rozprostować. Aktywność fizyczna to samo zdrowie, to naturalne lekarstwo. Każdy to powie, na odporność przede wszystkim, żeby choroby nas mijały i żeby wasze buźki codziennie się uśmiechały. Gdy dobrze zadbacie o swoje ciało, choćby zła pogoda, będzie wam się chciało. Ruch daje energię i humor poprawia. Pani od WF-u też tak często mawia. No właśnie, dziewczynki, teraz rozumiecie. Ruch jest nam potrzebny, czy zimą, czy w lecie. I chociaż ja wiem, męczący bywa ruch. Powtórzmy to razem. W zdrowym ciele zdrowy duch.